Halo widzowie, witajcie! To ja, Sebek! Tak, tutaj nie ma Smajsloa, jestem tylko ja i to jest mój pierwszy filmik na YouTubie. E, myślę, że będzie udany i zostawicie mi tam na dole takie, taką łapkę niebieską i subskrypcję taką na dole. Fajnie by było, żeby się zamieniła na szary, obok jest dzwoneczek i ten dzwoneczek jakby był kliknięty też, to będziecie mieli moje powiadomienia, to by w ogóle było super, ale wiecie co? Jestem pod jego domem i chcę tam wejść, znaczy ja też tutaj mieszkam, wiem co jest, tylko mam coś dla niego do przekazania i nie wiem czy on jest w domu czy w drugim domu, postanowiłem, że poszukam go z wami, wejdziemy do tego domu, zapalimy światełko, bo tu jest ciemno strasznie, dobra światełko już się świeci, na razie tu nikogo nie widzę, pewnie siedzi u Góry w pokoju, ale muszę do niego iść i z nim porozmawiać. Czekajcie, tu jest jeszcze jakaś kartka z y, jakąś. Y, co to jest? To jest y, Daddy? Ja go kojarzę z takimi rączkami rozłożonymi i z zębami. Wiecie, kto to jest? Bo ja tak nie kojarzę za bardzo. Ale gdzieś ja już go widziałem, tylko on nie miał takich rąk rozłożonych, i, i to, ta mina jego coś mi to mówi, ale nie pamiętam jego nazwy. Daddy to było? Nie wiem. Ale co ta postać tutaj robi? Co? Że Smajstoł to rozłożył tutaj, położył? Nie, on teraz nie nagrywa, to nie powinien tutaj żadnych śmieci. W ogóle ona pognieciona cała jest ta kartka. Nie wiem, o co chodzi. Co jest z tą postacią? Co, on tutaj weszedł czy co? Nie wiem, e, trochę się przestraszyłem i... Wiecie co? Zamknę te drzwi lepiej. Niech one są zamknięte. To, że tam u góry jest Smajstoł, mój brat, to... to trochę się nie boję, ale... To jeśli go tutaj nie będzie... To będzie gorzej. Dobra, zapalmy światło. Zaciekawiła mnie ta kartka, powiem wam, bo... Kurczę, nie miałem jeszcze takiego czegoś, żebym znalazł to. Chyba, że on nagrywał, to... To miałem, tam jakieś kartki były, ale nie żadne postacie. Hmm, ciekawe, co do czego... Do czego to by jest tutaj rozłożone? Czy te postacie mnie szukają, czy co? Nie rozumiem. Dobra, idźmy dalej. Może tych kartek jest więcej albo coś. Poszukajmy ich razem. Rozejrzyjmy się w lewo, w prawo. Nie wiem, może tutaj zapalę światło, może tutaj coś będzie. Hmm, przejdźmy się lepiej po tych pomieszczeniach. Może więcej coś znajdziemy. Tak, jest, jest coś. Ej, zostawić to. Położyć to tutaj? Czy wziąć to ze sobą? A wezmę lepiej. Pokażę to Smajlowowi. E, tutaj mamy jakąś. E, co to jest? Jakiś pająk na czterech rękach. Ale co on tu robi? E, porozstawiane te postacie są. Hmm. Tej tutaj nie kojarzę i nigdy jej nie widziałem w żadnym grze, ani nic takiego. Hmm, ciekawe do czego one są, ma takie duże oczy i te włosy, takie zakręcone, długie nogi, nie, to ma nogi i to ma ręce jeszcze, o, to jak człowiek. Dziwna trochę, trochę się przestraszyłem, to nie, to nie zaczyna się robić zabawne, tylko trochę się przestraszyłem. Dobra, idźmy dalej, ale czekajcie. Jeszcze jedna kartka pod dywanem. A to jest chyba pusta kartka, ale nie, nie, tu jest jeszcze jakaś postać niebieska. To jest, ja wiem, tego ja znam. To jest ten Dudi, tak, Dudi. On jest z. Z czego on jest? Z Minecraft'a, też on jest z Minecraft'a, właśnie. Nigdy go nie widziałem tak blisko. Ma jakieś włosy i taką dużą twarz. Ej, weź, halo, żyjesz? Nie, on chyba nie żyje. Tylko dziwi mnie, co te kartki tutaj robią u mnie w domu. No tak nie powinno być. No, zapytam o to Smoke, chociaż wątpię, żeby on to porozstawiał tutaj, to by było bez sensu. Skoro on nie nagrywa. Hmm, dobra, wiecie co? Ja to wezmę i pójdę z, do niego z tym ciekawe, co mi o tym powie. Chociaż wątpię, żeby coś o tym wiedział. Albo wiecie co? Nie dawajcie mu znać, ja dodam ten filmik. A wy mi powiecie, co to są za postacie. Ja się go wtedy zapytam, y, czy on je zna, czy one tu były, czy o co chodzi. Nie rozumiem. Wezmę je y, wszystkie i schowam. Tak najlepiej zróbmy to i zgaszę tutaj światło. Zgasimy. Gdzie tu się zgasi światło? Tutaj. O, już zapomniałem. Kurczę. Trochę się stresuję przed tym nagraniem, ale wiecie, to jest mój pierwszy filmik, nie? Y, mam jeszcze jedną kartkę. O nie! To jest ten, ten gość! Tego ja znam! On ma czerwone oczy i co tu jest jeszcze? Mikrofon? O kurczę. Ej, co on z tym mikrofonem? Śpiewa? Trochę jest straszny, ale on mi kogoś przypomina, jakbym już kogoś widział. Może na tych kartkach to było. Tak! Zobaczcie! To jest taki sam prawie że... Tylko że ten jest trochę inny. Ten jest bardziej taki e, czworokątny, a ten ma okrągły tutaj brzuch i w ogóle. Hmm... Ciekawe jak on ma na imię Daddy. Daddy, daddy, nie, coś nie, nie kojarzę, nie kojarzę, nie pamiętam jak to było hmm, dobra, mniejsza z tym, wiecie co, weźmy te kartki i chodźmy do niego, albo nie Nie wiem, teraz się zastanawiam, czy iść mu pokazać te kartki, czy wrzucić filmik, jak myślicie Chyba, wiecie co, zgaszę tu światło, żeby się nie świeciło i pójdę do góry do niego Powiedzieć mu, czy nie powiedzieć, nie, dobra, nie będę mu o tym mówił Chodźmy do góry, pokażę wam się w lustrze Pokazać, czy nie pokazać? By już mnie widzieliście, czy mnie nie widzieliście. Ja jestem tutaj lustro jest tutaj Tu jest w ogóle jego pokój, a tu jest mój nie wiem czy wiecie o tym, ale... Jak nie, to się dowiedzieliście, pokażę wam moje stanowisko. Tak, to jest moje stanowisko, tu jest komputer, tu są monitory. Trochę nieogarnięte mam na tym biureczku, jakaś lampka, jakieś nożyczki, ale to nie o tym dzisiaj. Idźmy dalej do niego, zgaśmy tu światło, zamknijmy tu drzwi do mojego pokoju, żeby czasami tu jakieś stwory mi się nie pokazały, nie? Z tych kartek, bo wtedy bym się przestraszył. Eee, dobra, ale jeszcze jedna kartka jest? Ej! Co to jest za kartka? To jest ten Dudy. Dudiego już mam na jednej karcie, ale ty ma rączkę taką wyciągniętą, jakby mi piątkę chciał przybić. Dobra, przybijmy mu piątkę. Pa! Przybiłem Dudi, daj mi subskrypcję to przegonimy SmileSlow, tak, za niedługo 100 tysięcy to by było super go przegonić. No, Dudi powiedział, że da mi kartkę. Nie dobra, to, to nie jest już śmieszne. Coraz więcej tych postaci, a one już trochę mnie krępują, bo on nie niby ma uśmiechniętą twarz, ale nie wygląda jakoś tak super, żeby się z nim kolegować czy coś takiego. Mam już ich trochę i w ogóle. Yy, jeden tutaj jest do niego tak strasznie podobny. To jest chyba on, tylko z otwartą buzią. Zobaczcie sami. To jest on, co nie? Hmm... Jest podobny. Tak, myślę, że on... To jest ten sam. Dobra, pójdę do niego, wiecie co? Zostawię e, te, te postacie dziwne tutaj. Na razie mu ich nie będę pokazywał. Tak, ja położę to do siebie na szafkę. I idę do niego, się zapytam, czy jakieś postacie u niego były, czy... czy coś. No nie, nie wiem, co ja mam robić. Jakby tu czasem przyszedł jakiś do pokoju. Halo, lemon demonko? Tu jestem pokój Demonki, ale światło się nie świeci. Halo! Nie, jej tutaj nie ma. Ciekawe gdzie pojechała. Auto stoi dziwne. No dobra, no to przejdźmy się po tym pokoju. Zobaczmy może przez okno. Oni gdzieś tutaj może są na dworze. Nie, nie ma ich. Hmm, może w drugim domu? Nie wiem. Ale ej, tu jest jeszcze jedna kartka! Znowu ten niebieski stworek! Tylko teraz inaczej. On ma otwartą buzię z tymi ząbkami tutaj na pierwszym zdjęciu. Tylko on jest. Dziwne mi się to wszystko wydaje. Co one by robiły w mieszkaniu porozkładane wszystkie postacie? Czyżby one się przedostały do prawdziwego życia i to one się porozkładały tutaj? Dziwne, strasznie dziwne. Nie miałem nigdy tak, żeby znaleźć coś takiego tutaj w domu. Ciekawe, dobra, idę do Smile, a odłożę jeszcze tą karteczkę, tak żeby jej nie widział. Nie będę mu o tym mówił, tylko się zapytam, czy zna te postacie takie niebieskie z Minecrafta i w ogóle. Czekajcie, ja mam przymknięte drzwi, zapłukam, bo może nagrywać. Halo? Smailslow przeszkadzam? Zapalę tu światło. Nie, nikogo nie ma. Ej, nie ma go. Tu jest wyłączony komputer. Yy, halo? smiles nice though nie, dobra, <laughs> żartowałem go tutaj nie ma, ciekawe gdzie jest, mówił, że będzie nagrywał, yy, nie wiem, zgaszę światło i pójdę na dwór go poszukać, on musi gdzieś być na dworze, w tamtym domu raczej drzwi są zamknięte, bo moi rodzice wyjeżdżali, strasznie dziwne to się zrobiło, ale dobra, ja tu gasiłem światło, czy nie zgasiłem, zgasiłem raczej dobra, trochę się stresuję, ale zapalmy światło, tak, pozapalajmy tu wszędzie światła, żeby tu nie było ciemno, bo gdyby one, gdzieś te postacie wyskoczyły, to by się przez straszu, bo jest noc. Yy, ubierzmy buciki szybko i wyjdźmy na dwór. Zobaczcie, czy gdzieś jest smajslu. Dobra, yy, zamykałem, tak zamykałem. Dobra, wyjdźmy. Yy, weźmy klucze, też zamknijmy tutaj, żeby mnie nikt tutaj nie wszedł, bo ja zaraz tu przyjdę, to zamknijmy to. Światła w razie co zostawmy, będę widział przynajmniej przez okno. Dobra, zamykam tu drzwi i zapalę flesza, bo jest trochę ciemno. Dobra, jest flesz zapalony. Idziemy go poszukać. Tutaj na podwórku gdzieś powinien być. Halo, smajslu? Słyszysz mnie? Nie, nic nie odpowiada, nikt nic nie mówi. Tu do, mamy światła na czujka, to dobrze, że się zapalają, przynajmniej nie jest ciemno, ale no nie jest zbyt fajnie tutaj chodzić nocą. Tu jest mój drugi dom, za niedługo będę. O, już jest wejście, dobra. Sprawdzimy czy są drzwi otwarte. Jak będą, to on tam będzie. A jak zamknięte, no to nikogo tam nie ma. Dobra. Tutaj to nie są te drzwi, to, 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 to są te, dobra. Na trzy, dwa, jeden nie! Są zamknięte! O co chodzi? Tu, tu go nie ma, tu go nie ma, auto stoi? E, o co chodzi? Może zobaczmy z tyłu domu, tam, tylko tam jest trochę ciemno, ja się zaczynam trochę bać, nie żartuję, nie, nie, nie boję się wcale, wcale się nie boję, idę tutaj i tam już nie idę, bo jest za ciemno. E, Smice jesteś tu? Halo? Nikt nie odpowiada, nikt mnie nie słyszy. Hmm, hmm, chodzić tutaj dalej czy nie? Ej, tu było światło. Czemu one się nie zapala? Tu jest światło na czujkę. One powinno się zaświecić. Halo! Ktoś tu prąd wyłączył? Nie no, prąd jest. Przecież y, tam się świecą. Ej, o co tu chodzi? Czuję jakby ktoś za mną tutaj szedł. Ej, dobra, nie to, że się boję, ale trochę przyspieszę tempa, tak? Dobra, przyspieszyłem tempa. Idę do domu, wolę na niego poczekać w domu. Świ nie, ta jedore, się przestraszyłem. Ja już myślałem, że tam światło się świeci, a przecież ja zostawiłem, tak? Świeci się. Dobra, idźmy do domu. Tu jest strasznie ciemno. Mam flesza włączone i, i dlatego tak widać jasno. I muszę się oglądać za siebie, bo jednak te, te przekonanie, że ktoś tu może i za mną, trochę jest. E, dobra, ja już jestem tutaj i otwórzmy dom. Wejdźmy do domu, bo zaczekajmy na niego w domu. Nie ma co. Czekajcie, mam tu klucze? Mam. Dobra, otwieram dom. I wchodzę sobie bezpiecznie do domku, tak? Zamykamy się tutaj na dwa spusty. O, tak i czekajcie, e, dobra, zamknę drzwi i mamy święty spokój. Nikt mi nie odkluczy, ale nie, jeszcze z, z zewnątrz zostawiłem klucz. Ktoś jeszcze by mi tu od środka otworzył, dobra. Teraz jesteśmy bez, bezpieczni. Klucze odłożę sobie i zamknę na dwa zamki, tak żeby mi nikt nie weszedł. I teraz jestem bezpieczny. Chociaż nie wiem, nie byłem jeszcze no, w tym górnym pokoju. Ale czemu tam się światło zapaliło? Czyż tam jest na czujkę. Tam nie powinno się świecić światło. Teraz gasło. O nie, przecież to, ta czujka świeci się z dwie minuty. O kurczę. E, trochę się teraz przestraszyłem. Co mam robić? E, wyłączę flesza. O tak. Wejdziemy tam po gó do góry i zobaczymy po prostu do tych pokoi. Tam do góry nie będę wchodził, bo tam są schody, ale wątpię, żeby ktoś tam był. Jeszcze raz wejdę do tych pokoi, sprawdzić, czy nikogo nie ma. I wtedy poczekam na, na tego Smaysła, aż on przyjedzie. Tak, położę się do łóżeczka grzecznie. Co to było? Słyszałem coś, słyszeliście też? Dziwne od tych drzwi. Nie, to był jakiś piskliwy głos. Czy tu nikogo nie ma? Czy aby na pewno? Yy, może w tych szafkach tutaj? Nie, tu jest pusto. O, ja się przestraszyłem. Dobra, idziemy do drugiego pokoju. Tu jestem pewny, że nikogo nie ma, więc idę jeszcze do swojego zobaczyć. Ja jestem trochę odważny, więc wchodzę. Tu są te kartki. Nie, tu nikogo też nie ma. Tu jest tylko ten Daddy i to jest zielona, ta zielona, ta niebieska postać. Dobra, to nie, one mi się tutaj nie przydadzą. Ważne, że nikogo nie ma. Jeszcze jego pokój został. I ktoś tu jest, halo? Nie, całym szczęściem, ale się przestraszyłem. Dobra, widzowie, ja idę do swojego pokoju. Tam będę oczekiwał na SmileStorm. A, a was pozdrawiam. Cześć, się na razie. Papa. Pa.